Witam Was tutaj, cześć wzdłuż. Zapraszam Was do Meta. Zaczynamy! Zapraszamy do Meta. Witam Was tutaj, cześć, tam wzdłuż. I zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek Zapraszamy do Meta. Dziś mamy drugi film z serii poświęconej budowie Meta na zachodnim odcinku. Tym razem nie jesteśmy na stacji Metro Bemowo, a na stacji Metro Ulrychów. I o ile teraz widzicie ładnie stację Metra, jak wygląda na górze, na powierzchni, obok galerii handlowej Wolapak, bezpośrednio znajdując się pod ulicą Góryczewską. Po drodze są kable wysokiego napięcia, no i trochę wyjść. Tych wyjść jest tutaj, no nie jest ich mało, bym powiedział może to w taki sposób. Z tego co pamiętam, możecie policzyć zresztą teraz na żywo, według mnie powinno być tutaj wyjść około 5, tak obstawiam, plus minus. No oczywiście dużo też jest wind, których nie może zabraknąć jak na lewej stacji metra, ale może dla odmiany, zamiast oglądać jak zawsze stacji metra z powietrza, z góry, to przejdźmy sobie na dół, do podziemia, aby zobaczyć jak wygląda nowy peron stacji metra Ulrychów, czyli stacji C05. Najpierw zacznijmy od czegoś prostego i też ciekawego, czyli przejazdu pociągiem. Jak wygląda nowy peron, jak się bezpośrednio z kabiny maszynisty pociągu metra. Podgląd mamy z pociągu Inspiro. Jak widzicie, tam zbyt dużo właściwie nie widać przez te małe okieneczko, ale zawsze to coś. Oczywiście w nowych pociągach Skoda, które niedługo pojawią się już w Warszawie, będą na testach, jest o wiele więcej możliwości, żeby dało się trochę popatrzeć. Trochę większa jest po prostu ta szyba. Nie ma takich małych tutaj okieneczek, więc nie jest taki też w sumie, bo można by tutaj porównać w sumie ten układ okien jakiegoś statku kosmicznego. Mamy małe okienka, gdzieś lecimy w przestrzeni kosmicznej, po prostu nie może być zbyt dużo, bo zacznie nam przedostawać się tlen na zewnątrz. No takie oczywiście tutaj moje odjazdy. No ale dobrze, przejechaliśmy po peron, przejdźmy bezpośrednio teraz do stacji. No i stacja też oczywiście wygląda jak wygląda. Na stacji głównie odbywała się konferencja prasowa, gdzie Rafał Trzaskowski mówił o tym, jak to nie wygląda i tak dalej. Prezes Meta pewnie też coś powiedział. Nie wiem, nie oglądałem, nie słuchałem, ja się zajęłem oglądaniem nowej stacji, bo według mnie to było ciekawsze z tej z całej akcji, no bo bądźmy szczerzy, ja przyjechałem zobaczyć nowe stacje Metra. To jest coś, z czego faktycznie będziemy korzystać już niedługo, dlatego też Wam pokazuję, jak to wygląda. O ile ściany boczne mnie się podobają faktycznie, jest to jakaś nowość i odmiana w stosunku do tego, co mieliśmy wcześniej na poprzednich stacjach. Ładny napis Ulrychów, nie mamy neonu, od razu mówię, ani na Bemowie, ani na Ulrychowie nie mamy neonów, ani wielkiego jakiegoś napisu i designu z tym napisem, że faktycznie to jest stacja Ulrychów. Trochę szkoda, brakuje mi tego po tym, jak wyglądały stacje Płocka, Młynów i Księcia Janusza. No ale niestety tego nie można mieć wszystkiego. Są też już przygotowane i zamontowane projektory i tablice. Nie, znaczy tablice. No miejsce, gdzie tutaj będzie można to wszystko z rzutnika pokazywać, czyli oczywiście chodzi o reklamy, czy tam ewentualnie jakieś pokazywanie metrze. Kogo nam tu brakuje na nowych stacjach metra? Kto by się przydał, żeby tutaj pracować? Sufit to właściwie taka czekolada. Dosyć ciekawy kolor, bym powiedział. No, wcześniej taki design, jeśli dobrze pamiętam, miał być na stacji metra Plac Konstytucji, która aktualnie jest w projektowaniu. Tam też prace przy tym trwają. Natomiast ten design, jeżeli chodzi o dach, no powiem Wam, że jeszcze muszę się do niego przyzwyczaić. Jakoś wygląda zupełnie inaczej niż wszystko. Wszystkie nasze stacje metra miały zupełnie inaczej jakoś wyglądało. To jak tutaj się poustawiało, to jest coś innego. Ten kolor taki niebieskawy, wiem, że zaraz tutaj będziecie mi mówić, jaki to jest naprawdę kolor. Jestem facetem, nie widzę wszystkich kolorów. Więc tutaj mogę po prostu powiedzieć, że na słupach mamy kolor faktycznie taki niebieski. No i coś pewnie, o czym mało kto mówi, no bo większość osób słuchało prezydenta,
jak mówił swoje przemówienie, to są nowe siedziska. Są tutaj poddupniki. Nie mamy, znaczy są też zwykłe siedzenia, gdzie możemy usiąść, ale są też te poddupniki, których właściwie nikt nie wie, jak poprawnie korzystać. Są one też w pociągu Inspiro, z którego mieliśmy przed chwilą podgląd, ale również są takie urządzenia, może nie urządzenia, ale siedziska, gdzie po prostu możemy się o nie oprzeć, a nie w całości usiąść. Jest to też metalowe, więc będzie zimne, dzięki czemu nie będziemy mogli zbyt długo się opierać. Ponadto nawet zwykłe siedzenie jest z kamienia. Usiadłem, zimne, nie będę tłumaczyć więcej. No, nie jest to podgrzewane. Mniej więcej, jeżeli chcecie zobaczyć, jak się będzie siedzieć na tych miejscach, to zapraszam na stację metra Plac Wilsona. I tam dokładnie tak samo to wygląda, bo tam też siedziałem i tam też jest zimno, jak się siedzi. Co ciekawego, jeszcze tutaj jest ciekawostka, które mogę powiedzieć. Mamy na całej stacji już rozwieszone tabliczki z nazwą stacji Ulrychów, gdzie konkretnie są jakie wyjścia. O, i z tego co widzę, faktycznie wyjście jest od 1 do 5, czyli się dobrze zgadza. Na peron możemy zjechać schodami ruchomymi, tak samo jak i wjechać, bo z tego co widzę, są podwójne schody ruchome. Co ciekawe, na samych tablicach informacyjnych jest napisane, iż wyjścia 4 i 5 są w kierunku ulicy Górczewskiej oraz do centrum handlowe Wola Park, także tutaj się przyznają. Autobusy jeżdżą stąd na Jelonki i Nowe Bemowo. Można takie rzeczy tutaj stąd wyczytać. Są też oczywiście zwykłe schody, aby dało się wyjść na powierzchnię, gdyby wszystkie schody ruchome się zepsuły lub ktoś chciałby uprawiać sport. O ile na schody i na poziom minus 1 nie mogliśmy wejść jako praca, powiem wam tyle, że widać tam, że tam trochę mniej są prace zaawansowane, ale wiem z tego, z moich informacji z budowy, że chyba większość bramek do metra jest już tam zamontowanych. Kolejne ciekawostki, które mogły wam umknąć, oglądając już zdjęcia, które właściwie od prawie chyba tygodnia już wiszą w sieci, to jest szara szyna. Trzecia szyna, czyli ta prądowa, jest tutaj szara, ma szarą obudowę, jak na wszystkich stacjach metra. Na M2 to jest żółta, na M1 to jest pomarańczowa. Oczywiście to kwestia gustu, dokładnie jaki, który to który kolor. To tutaj mamy szarą obudowę. Powiem szczerze, jeżeli zamiar był taki, aby lepiej wyglądał design stacji, a bezpieczeństwo poszło sobie gdzieś, no to może być. Chociaż z drugiej strony, kto ma specjalnie schodzić do tej szyny, żeby ją dotykać? Jakby ona jest na tyle daleko, trzeba po pierwsze zejść z peronu na torowisko, czego w metrze się nie robi. O ile przy pociągach to jeszcze są różne wersje, to w metrze zejście na torowisko jest kompletnie bezsensowne, bo nigdzie stamtąd nie dojdziemy. Może na stacji metro Stania Narodowej byśmy doszli na drugi peron, który jest i tak de facto nieużywany. Także, no nie widzimy tego, lepiej to wygląda designowo. Co do bezpieczeństwa, to mieszane uczucia. Natomiast jeszcze ciekawostek, które na pewno są. No to tak, tunele są oświetlone w całości, więc ładnie było je tutaj widać, ale mamy tabliczki już kierunkowe. Czyli mamy jedną tabliczkę, tutaj jest dosyć oczywista, jakaś się tutaj pojawia, no to jest uwaga pociąg, kierunek Bemowo, no i to jest dosyć oczywiste, o ile w drugą stronę nie spodziewałem się, że już tutaj zobaczymy tabliczki z napisem uwaga pociąg, kierunek Brudno. I to jest już ostateczna tabliczka, która się tutaj pojawiła, ona się już raczej nie zmieni. W moim życiu raczej nigdy, w waszym, jeżeli jesteście dużo młodsi, to może jeszcze. Bo raczej M2 na Brudnie to już się zakończy na zawsze. Także tak, tu się tutaj pojawiły tabliczki, są też już ekrany, gdzie będziemy widzieć przyjazdy i odjazdy pociągów, o ile one nie działały jeszcze, w sensie nie pokazywały pociągu testowego, to tym faktycznie można było się przejechać. Pociągi dwa jechały na stację, z ciekawostek, i dojazd do tej stacji metra od stacji Księcia Janusza to wynosi 2 minuty pociągiem. Dalej do stacji metra Bemowo jedzie się kolejne 2 minuty, czyli cały nowy odcinek dwóch stacji tutaj się przejeżdża w 4 minuty. Nie jest jakoś nie wiadomo ile, no ale w sumie dwie stacje na dosyć prostym odcinku, tutaj nie ma co się spodziewać. Nie ma jeszcze oczywiście ich na wszelkich rodzajów tutaj naklejkach, ale pojawiło się to już na tablicy
w Inspiro. Później się też pojawił ekstrakurs skrócony, jedący od stacji metro Bemowo, Ulrychów do Księcia Janusza, tam kończąc. To jest dobra trasa. Sam peron właściwie jest gotowy. Tutaj trwają jeszcze ostatnie prace, chyba bym powiedział wykończeniowe, żeby wszystko dokręcić. Tam przy niektórych właśnie tablicach widać jeszcze kable, które były niepozwijane. No i same windy jeszcze są poobklejane w tych miejscach, ale już zazwyczaj są zamontowane. Windy też są dosyć ciekawe, bym powiedział, przeszklone i na przykład kasowników jeszcze nie ma. Bo jakby był kasownik, to bym wam już powiedział, co bym wydrukował. Specjalnie bym kupił nawet bilet 20-minutowy, żeby go włożyć i zobaczyć, jaki byłby napis. No i oczywiście jakąś wejściu, żeby nie było. Natomiast jest jeszcze jedna ciekawostka, o której pewnie chyba raczej nikt nie mówił. Może koło miłośników metra, bo im podrzuciłem chyba zdjęcia, jak dobrze pamiętam. No albo ja tam po prostu coś wrzucałem. Jest cała linijka z wszystkimi stacjami. To jest coś ciekawego. Coś, co dziwnie wygląda. Zwróćcie uwagę na to zdjęcie, bo to jest zdjęcie, nie mam tego filmu. To jest cała trasa drugiej linii metra bez jeszcze odcinka na Karolin. Powiem wam tak, jakoś dużo tych stacji. Jakby ja cały czas jestem przyzwyczajony i mało jeżdżę M2 ostatnio, więc moje przyzwyczajenie pozostaje, że M2 jeździ tylko na odcinku centralnym. Czyli mało stacji i właściwie ponad 10 minut to się nie jedzie. Teraz jak się jedzie już do Trockiej, można nawet 20 minut jechać, to jest jakiś wow. A jak się patrzy na tą linijkę, gdzie dodatkowe 5 stacji metra się pojawia, to robi się tu już jakoś gęsto jak na pierwszej linii metra. Powiem wam, że kiedy pojawią się kolejne 3 stacje metra, czyli Lazurowa, Chrzanów i Karolin, które będą wybudowane, wtedy będziemy mieli tyle samo stacji metra, co aktualnie na pierwszej linii metra. Z tym, że na pierwszej linii metra jeszcze są planowane i pewnie powstaną niedługo kolejne jeszcze 2 stacje metra, czyli Muranów i Plac Konstytucji. Nie będę się wypowiadać, czy te stacje powinny powstać w tym momencie, bo według mnie powinny powstać trochę później, jeżeli chodzi przynajmniej o stację Plac Konstytucji. Także tak, jest tu linijka z wszystkimi stacjami. Oczywiście nie możecie robić sobie zawody, czy pamiętacie wszystkie stacje metra po kolei. Z M1 to dosyć duża część już raczej wie. Tam na Ursynowie czasami się po prostu część gubi lub na Młocinach. Ale na M2 ze stacjami, które jeszcze są w budowie lub są przed budową, no to może być ciekawe. Tym bardziej, że tutaj stacje centralne zazwyczaj są dwumodułowe i trochę dłuższe. Także tak wygląda mniej więcej stacja metra Ulrychów. Pewnie już widzieliście też zdjęcia na powierzchni. Raczej trudno było mi tutaj wcisnąć to wszystko, żebym tylko pokazywał wam podziemie. I z tego co widzę, materiał też już trwa 11 minut, no ale jednak to jest specjalny filmik i specjalny materiał, w którym faktycznie pokazuję wam pierwsze zdjęcia, gdzie trasa mogła wyjść na stację metra Ulrychów, bo też tutaj warto to zaznaczyć, że wcześniej metro ani razu nie wpuszczało na tą stację metra, z tego co wiem, a znam jedną osobę, która wchodzi na wszystkie wejścia, jakie tylko są, więc tak. No działo się, oczywiście jeszcze był na stacji minibarek. Też jeszcze ciekawostek, to pewnie już widzieliście, są zamontowane strzałki ewakuacyjne, ale nie ma jeszcze żółtej linii na peronie namalowanej, więc jeszcze w teorii można spaść. Także tak wygląda mniej więcej stacja metra Ulrychów. Nie będę w tym, że miesiącu pokazywać wam, jak wyglądają prace przy wentylatorni V05, czy też przy komorze demontażowej przy stacji Księcia Janusza, bo tam większych zmian w stosunku do poprzednich odcinków nie ma. O tym powiem za kolejne 2 miesiące, kiedy ponownie się pojawimy na Bemowie. Jeżeli taki materiał wam się podobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jeszcze tutaj jako takie ciekawostki w linku, znaczy w opisie macie też link do mojego oficjalnego profilu na Facebooku, gdzie puszczam i pokazuję różne zdjęcia właśnie z takich stacji metra, czy z innych inwestycji, które też nagrywam bezpośrednio, zazwyczaj parę dni po zrobieniu zdjęć, więc tam są jeszcze świeższe i aktualniejsze informacje niż tutaj na YouTubie, gdzie po prostu muszę jeszcze cały film przerobić. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!